Siema, siema, siema. Jak coś, będę się starał puszczać muzykę ogólnie jakoś, żeby tak nie było bardzo trendowo i ogólnie myślę, że ona nie będzie jakoś bardzo korygowała z tym, jak ja mówię, że będzie ogólnie to słychać. Dobra. Także jesteśmy... Nie, może troszeczkę bardziej przyciszy. O, coś takiego, myślę, że teraz... nie, jest to muzyka ogólnie tak, jak już wcześniej puszczałem z... bez praw autorskich, więc nie będzie żadnych spin ogólnie z tym, że puszczam jakąkolwiek muzykę z YouTube'a. Dobra, no jesteśmy w Marconem.com. Jeśli macie ogólnie jakieś porady, powiedzmy względem mnie, dotyczące albo rozgrywki tutaj, albo jeśli macie jakieś własne zdanie co do moich filmów na YouTubie. Kurwa, padłem. Dobra, i tak się przeniosę do miasta 20 sekund. Więc jeśli będziecie mogli mi coś doradzić, ogólnie czy nagrywać na Berufsie, tylko jak już bym miał plany ogólnie względem tego na Berufsie, że albo bym musiał coś nagrać w nocy i polecieć sobie na jakiś taki lepszy gameplay, powiedzmy, żeby tak już lepiej wyglądało, żeby to nie było po prostu takie jak spinie na szkielecikach, ale z reguły mogę trochę, tak wiecie... Ej, to jest Heros jakiś, bo ten dźwięk ogólnie wskazuje na to... Robson Titan 1000. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale ten dźwięk już wcześniej słyszałem, że... No jak byliśmy w tej szamańskiej osadzie... Może bym się patrzył na kamerę. Nie, sugerował ogólnie to, że jest jakiś Heros obok mnie. Wbiłem troszeczkę... Troszeczkę ogólnie, wy widzicie, moja postać się zmieniła, troszeczkę pieniędzy dostałem. Dostałem. Zaraz wam opowiem, w jaki sposób to się zdarzyło. Mam ogólnie też tematy na ten odcinek, więc są to naprawdę takie tematy, o których myślę, że warto by było porozmawiać, że mogę wam powiedzieć moje zdanie na pewne tematy, tak? I coś wam opowiedzieć. A co na razie, może sobie jakieś... A, dobre miksturki kupimy. Było coś takiego, wiecie skąd ja mam 5M ogólnie hajsu tutaj? Było coś takiego, że ja tam... Nie no, bo tutaj nie oszukujmy się, ale tak jak już wcześniej mówiłem na tym pierwszym nagraniu, że no większość osób tutaj raczej są Polacy, raczej z obcokrajowców raczej tu nie gra zbyt dużo osób, tak? Jakie miksturki mogę sobie kupować? 2,4 tysiąca leczenia, nieźle, nieźle. A ile mamy życia? Raczej niedużo, więc wcześniej kupowałem sobie... Nie wiem, te wezmę. Patrzcie, możemy tutaj kupić sobie albo 5, albo wpisujecie liczbę, albo klikacie 1111. Więc no, nie wiem, czy to jest ogólnie też zwykłym Margonem, bo przez jakiś czas no, nie grałem, nie kupowałem miksturek zwykłym Margonem, ale nie wiem. Widzę, że tutaj jest po prostu parę zabiegów, których nie ma w tej polskiej wersji Margonem. A jak było z tym hajsem ogólnie? Było coś takiego, że coś tam odpierdalałem jakieś akcje w internecie, że tam pisałem po angielsku i tak dalej, piszę, że tam jestem kurwa chuj bogaty, nie, że 2K mam w ogóle, bo 2K zrobiłem. Jakiś typ podchodzi do mnie, miał nick Andy, miał 300 level i był moderatorem jakimś. On tam normalnie podbija do mnie, mówi: mordeczko, jak ty chyba tutaj 5M potrzebujesz? I dał mi jeszcze jakieś itemki, dał mi miksturki właśnie z tych żołnierzyków, którzy są przy secie. Dał mi jeszcze wątrowe bolity i dał mi 5M, a ja mówię: mordo, dzięki. Tam wiecie, hashtag Englando oczywiście, tak? I tak to było. Nie, więc na pewno mi się ten hajs przyda na początek i na wszystko to jednak kosztuje. A wiecie co, zauważyłem też parę rzeczy. Nie wiem właśnie, czy teraz mam ekspić, bo siedziałem ogólnie w tej jaskini. A wiecie, gdzie, to zaraz wam pokażę, gdzie ta jaskinia jest w ogóle. Nie, mówię chyba 3 wieki na 18. Jasne. Wiecie, to nie jest Berus, więc tutaj nie ma spin, że jeśli się raz wypierdolę, to kończę i jestem od początku, tak? Ale jak pójdziemy, myślę, że tutaj na jakieś elity, pójdziemy na jakieś E2, to tutaj nie będzie aż takiego tłoku nawet jak na Berufsie i też nie będzie takiej spiny. Mogę sobie na red mapę przejść o godzinie 23 i normalnie sobie stoję na niej, zdobywam jakieś legendy i tak dalej, wiecie o co chodzi. Na aukcjach normalnie legendy stoją, są legendy z tych, z eventów, są legendy takie ogólne i no jednak jest trochę osób, co tutaj gra, tak? Statystycznie, znaczy względem liczby ogólnie, czyli statystyk nie porównywałem z światami ogólnie na Margonem.pl, ale no ktoś tu gra jednak. Ten Margonem.com, z tego co wiem, no istnieje już przez jakieś 5 lat nawet, myślę. Coś takiego. Nie, mogę sobie tu iść na gaunty. I patrzcie, ta jaskinia, nie? Sama ta jaskinia, zawsze ona była w... O, tutaj, o, była tutaj gdzieś. Tutaj nic nie ma.
bo tutaj była jakaś prywatna jaskinia ogólnie, zwykle jak chodziliście na jakieś Tarchunie, na jakimś Gefionie, czy na jakimś Klasiku, czy na jakimkolwiek serwerze. Tutaj była jakaś jaskinia prywatna, tutaj też były dwie. Tutaj było wejście do tej podmokłej groty, chyba tak to się nazywało, a tutaj jest... Tu jest tu. Questy tutaj wyglądają, no jak widzieliście na tym pierwszym moim filmie z tego Margonem.com, że no macie śledzenie ogólnie i to was prowadzi trochę za rękę, tak? Pokazuję wam, gdzie macie iść i tak dalej. Wiecie, że ja z tej szamańskiej osady nie mogłem w ogóle wyjść, póki nie skończyłem tutorialu? Bo tutaj można tworzyć przedmioty nawet. Tak, musimy mieć ogólnie receptury i na przykład coś takiego możemy sobie stworzyć, tak? I nas powiedzmy leczy. Tu zrobiłem sobie potiona. Nie nagrywałem już tego, bo myślę, że nie było to aż takie może ciekawe, ale no... Pobiegałem sobie trochę po Itan i tak dalej, zdobyłem jakieś przedmioty, kupiłem jakieś przedmioty i już mamy jakiś tam 16 level, tak? Ale no od waszego zdania ogólnie też to zależy, co ogólnie będzie na tym kanale, bo tak zacząłem te Pokemony wrzucać. Myślę, że no zmienienie takiego kontentu ogólnie kanału o 180 stopni nie jest do końca dobre, bo jednak są osoby, które tutaj mnie oglądają, nie będę oszukiwał, albo niektóre osoby, miałem sporo wyświetleń na niektórych filmach z LoL'a. Ale głównie myślę, że przez Margonem, tak, ale jeśli ja wrzucam tak na pałę parę filmów ogólnie z Pokemonów, to rozumiem, że wielu osobom może się to nie podobać, tak? Ale nie, naprawdę chciałbym ogólnie słyszeć wasze zdanie na ten temat. A chyba myślę, że wasze zdanie będzie na pewno o tym, żebym wrzucał Margonem, tylko konkrety bardziej. Patrzcie, tutaj jakieś w ogóle deski leżą, można też je zdobywać sobie, wiecie, podnosić. Jakieś tutaj 30 są warte. Ale ja znalazłem przedmioty, które na początku dały mi jakikolwiek pieniądz w tej grze. No dostałem te 5 emo od ziomeczka. Z tego co widziałem, to jest chyba najwyżej tutaj w rankingu ogólnie na tym. Chwila, nawet zobaczmy sobie Margonem.com. Bo chyba tutaj maksymalny level to jest 300, tak? Tak by się przynajmniej mi wydawało, że tutaj jest zastosowany ten endgame czy coś takiego. Ranking. Husaria. No jest jako czwarty. Nie, można tutaj profile tak odwiedzać, jakie on ma itemy. Aha, zdejmuje. A, no to widzę, że Polando. Nie, no raczej tutaj mało spotykacie osób, które naprawdę są jakimś Grekiem, coś takiego. Ja tam w ogóle po item sobie biegałem. Pisałem jakieś tam kwestie po angielsku, jakoś tam świrowałem powiana. No. Wiecie co? Jest ogólnie godzina... A, właśnie. Zapomniałbym, że w ogóle mam. To nie jest piwo, to nie jest piwo. To jest po prostu napój. Nie ma żadnej etykiety, więc żadna reklama tutaj nie będzie zastosowana. Co do tego napoju, który na pewno nie ma żadnych procentów. Na pewno nie ma żadnych procentów, więc nie będę mówił. Nikt mnie tutaj nie podpierdoli na YouTubie, że spożyłem jakieś alkohole, bo to nie jest. I tutaj nie widzicie żadnej etykiety, reklamy nie ma. Nie, bo na YouTubie to właśnie to wygląda, że jeśli zobaczysz, że spożywacie na przykład, wiecie, podaję przykład hipotetyczny, że jeśli spożywacie warkę na przykład coś takiego, to mogą was pierdolić i możecie mieć z tego jakieś problemy. Chyba, że to są streamy ogólnie na YouTubie, to wtedy już jest chyba to łatwiej z tego co wiem. Ale jakbym miał tutaj na przykład jakiś napój alkoholowy, a to nie jest napój alkoholowy, który by był na przykład warką, jakimś dyskiem czy coś takiego i byście pokazali te logo, to mogłybyście mieć przypół. Ale to nie jest. Dobra. Wiecie co? Wiecie, że tutaj możecie zapierdalać po każdym mieście. W ogóle nie jest tutaj też jak zwykłym Margonem, że możecie sobie chodzić tylko do tych miast właśnie tu z Altuzmer, a tutaj jest jeszcze coś takiego jak Death Note. Nie wiem, jakie w góry w ogóle mogę sobie wypierdolić. Szalicie? Nie wiem, do Andarum polecę? Nie wiem, aż tak się nie zagłębiałem to wszystko. A miałem wam pokazać to miejsce ogólnie, gdzie można na tych początkowych levelach naprawdę sporo zarobić, tak? Ja poszedłem sobie tutaj, jak miałem 10 level i zawsze jakieś 3 kamień padło, tak? Oglądałem sobie ogólnie w telewizji przed chwilą coś takiego jak... nie, ja lubię te śmieszne ogólnie programy oglądać, jak jakieś małolaty czasem, szkołę, dlaczego ja, jakoś tak zawsze lubię się pośmiać ogólnie, tak? Ale był ogólnie program telewizyjny, który miał coś podobie, tak? Bo to było na ratunek 112. I właśnie sobie miałem, tak skłoniły mnie do pewnych myśli, nie powiem, że nie, bo, o właśnie,
tutaj macie ogólnie kryształki, tak? Zdobywacie je i wiecie, one są warte 1,5. Więc myślę, że 1,5 dla takiego 10 levela, dla coś takiego jest sporo, tak? Ja tutaj mogę sobie już zabić te pająki i polecić dalej. Normalnie tutaj zdobędziecie 2 na pewno, tak? One się chyba nie respią jakoś długo, bo już jest zdobywane 3 godziny temu. Nie wiem, ile się respią, tego wam nie powiem. Wow, grupy nawet są. Ej, to naprawdę może być spoko. Ale patrzcie, ja sobie tutaj biegam chwilę i już mam 9K. Myślę, że wiecie, jeśli nie macie pieniędzy, nie chcecie wydawać pieniędzy ogólnie na te smocze runy, czy tam smocze łzy, nie wiem jak to się nazywa, to możecie sobie po prostu pozbierać tych kryształów, one się stakują. Spoko sprawa moim zdaniem. Tylko na grupach to raczej już sobie nie poekspię. Ale fajnie, nie? Wiecie, ta gra się dużo różni. Znaczy, no i tam Karkahan są te miasta, ale sama budowa miast, same NPC-ty i tak dalej, no trochę się rzeczy różni, tak? Nie wiem, 2 pająki ubiję? Nie. Ale tak jak mówiłem właśnie o tym, właśnie oglądałem sobie ten Naruto na 112, to tak jak ogólnie ja przynajmniej na swoim przykładzie mogę powiedzieć w szkole, wiecie co, może zdejmę te słuchawki, bo nie będę mógł się skupić bardzo. Tak jak ja ogólnie w szkole na przykład miałem coś takiego, że uczyli mnie w gimnazjum, jak to się nazywało ten przedmiot? Kiedyś wiem, że kiedyś, jeszcze tam dawniej przede mną, jak ja chodziłem do gimnazjum, było coś takiego jak obrona cywilna, w którym się nazywało edukacja do bezpieczeństwa, o właśnie. I moim zdaniem takie właśnie podstawowe ogólnie sytuacje, jak się zachować, kiedy widzisz na przykład, że osoba jest w potrzebie, właśnie jak resuscytacja krążeniowa, oddechowa, jak nie wiem, co zrobić, kiedy osoba widzisz, że ma, nie wiem, złamaną rękę, coś takiego, jak się zachować. Naprawdę takie rzeczy potrafią się w życiu przydać, bo nawet istnieje coś takiego w prawie polskim, że jeśli widzicie, że osoba jest potrzebująca, że potrzebuje pomocy, to nawet jeśli nie znacie się ogólnie na tym, chwila, czy ja mogę tutaj sprzedać ogólnie to wszystko? To jest ciekawe. Rozdzielimy sobie. Normalnie bym nie dostał. Nawet jeśli widzicie, że osoba jest potrzebująca, a na przykład nie znacie tej wiedzy, to musicie przynajmniej powiadomić ogólnie właśnie albo 112, albo pogotowie ratunkowe, albo straż pożarną, albo policję. Wy jesteście ogólnie w sytuacji, kiedy musicie to zrobić. Jeśli na przykład widzicie, że nie wiem, osoba nie oddycha, no nie, no są osoby, dużo jest, większość osób, myślę, że społeczeństwo jest takich, że nie potrafią ogólnie zrobić, nie wiem, resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ja myślę, że to nie jest trudna rzecz, a taka świadomość ogólnie, taka umiejętność potrafi naprawdę uratować życie drugiej osobie. A no, moim zdaniem trzeba mieć chociaż trochę empatii, bo możecie naprawdę komuś uratować życie, jeśli będziecie potrafili, tak? Tylko powiedzmy, no takie ludzkie odruchy moim zdaniem. No jednak bez przesady, ale nie bądźmy bez serca. Ja w sytuacji, kiedy bym widział ogólnie, że druga osoba potrzebuje pomocy, że naprawdę, no nie mówię, wiecie, nie mówię ogólnie, nie nakłaniam do tego, żebyście patrzyli jak każdy bezdomny ogólnie, kiedy jest najebany, żebyście mu pomagali, tak? Bo zagrażacie, wtedy narażycie swoje życie, tak? Ale jeśli mówię, że na przykład, nie wiem, jakiś starszy pan, który na przykład, nie wiem, ma zawał serca, nie oddycha, no to przechodzicie obojętnie i nie zwracacie uwagi, a myślę, że większość osób w społeczeństwie właśnie tak by postąpiła i miało wyjebane. Ale to jest moje zdanie, że przynajmniej warto by było, a czy warto, no, mieć trochę serca, tak? Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Może wystarczy jedno piwo dosłownie. Moja osoba się już trochę zmienia, jestem dużo bardziej otwarty, dużo bardziej pewny siebie. Ogólnie wpływa alkohol, jak już, to wpływa na mnie bardziej pozytywnie. No czasem robiłem głupie rzeczy, na przykład wiecie, odpierdalałem jakieś, nie wiem, że tańczyłem kurwa na środku skwerka czy coś takiego, jakieś takie głupoty, nie? Czy no, mogłem trochę narazić swoje zdrowie, ale to było bardziej w takim pozytywnym, jak już w kontekście, ale są niektórzy ludzie, którzy pod wpływem alkoholu zmieniają się o 180 stopni. Ludzie, którzy potem nie pamiętają w ogóle, co robią. Ja, jeśli już bym był w takim stanie, to albo by było mi źle, albo bym żygał, tak? Ale ja ogólnie pod wpływem alkoholu nie zmieniam się aż tak bardzo. A są niektórzy, że naprawdę nie są, co tacy ludzie pod wpływem alkoholu, których nie poznasz. Zachowują się zupełnie inaczej. A na mnie przynajmniej alkohol, myślę, że nie wpływa negatywnie, tak? Dużo lepiej można ze mną porozmawiać.
ja ogólnie też jestem człowiekiem szczerym, tak? Są ogólnie tematy, o których nie mówię na przykład nawet wam, czy nie mówię niektórym ludziom, ale jak już to są... No muszą być to naprawdę skryte rzeczy, tak? Ale ja jestem szczerym człowiekiem i nie mam czegoś... Bo są tacy ludzie, którzy na przykład bardzo dużo ukrywają przed sobą, chcą pokazać inną wersję siebie, a kiedy ogólnie się napiją, nie? Przyciśniecie taką osobę, oni ci powiedzą wszystko. I potem dowiecie się rzeczy, których byście się nigdy nie dowiedzieli. A akurat ode mnie dowiecie się ogólnie tak samo i bez alkoholu. Jak i zy. Na pewno lepszą gadkę będę miał, na pewno będę bardziej pewny siebie. Ale to tak. Mogę wam powiedzieć tak. Kiedyś ogólnie, jak jeszcze nagrywałem te filmy na YouTubie, około rok temu, kiedy... O, bo dzisiaj w sumie ludzie matury mają, tak? Dzisiaj jest 4 maja, moja dziewczyna ma na przykład maturę dzisiaj z polskiego. Właśnie pisze teraz rozszerzenie z polskiego, bo jest 14.24, ona 14 zaczęła pisać. Ale jeszcze sobie przypominam czasy, kiedy to ja właśnie pisałem maturę. I ja przynajmniej swoje matury wspominam miło, tak? Wspominam miło ze względu na to, że... Miałem wyjebane. Miałem wyjebane w matury. Nie przykładałem się jakoś bardzo, a moim zdaniem poszło mi bardzo dobrze. Najbardziej miło wspominam matury ustne. Wiecie dlaczego? Bo przynajmniej u mnie w szkole matury ustnej z polskiego, no zdał każdy, tak? Trzeba mieć tam trzy... Ogólnie same wymogi moim zdaniem na zdanie matury są śmieszne, bo naprawdę zdanie ogólnie... Nie pamiętam, czy na ustnych chyba też było tyle samo takich wymogi. Ale moim zdaniem zdanie 30% ze 100 to jest żaden wymóg, bo żeby nawet mieć dwóje w jakiejś szkole, to potrzebujecie tam 40 czy tam 45-50%, nie, w zależności też od szkoły, tak? Ale zdanie 30% to jest nic, to jest dosłownie nic. A 30% to ja właśnie sobie tak tłumaczyłem, że z jakiegoś tam przedmiotu czy coś takiego, jak macie nawet z matematyki na podstawie chyba 20 pytań zamkniętych, tak? Właśnie, strzelacie sobie A, B, C, D i tam, jeśli będziecie mieli jakieś wyniki i tak dalej, to wam mogą właśnie nakierować na tą odpowiedź, ale nawet jeśli strzelicie sobie, zdobędziecie punkt, to macie ten punkt, tak? Ja sobie nawet tłumaczę tak, kurwa, nawet jakbyście małpę wytresowali, bez urazy, nie? Ale jakbyście małpę nawet wytresowali, to miałaby szansę, żeby takie 30% uzyskać, tak? Trochę szczęście, ale ja uważam, że matura powinna uczyć bardziej zaradności i podejmowania decyzji w takich krytycznych sytuacjach, bo moim zdaniem człowieka tak naprawdę dużo bardziej nauczy, jeśli załóżmy tak, ma sprawdzian, albo nie, ma coś takiego, że ma na polski przeczytać jakąś pracę pisemną, tak? Wszyscy tam piszą, 30 osób w klasie piszą pracę pisemną. Jeden uczniów na przykład będzie siedział 3 godziny, będzie kurwa kuł na blachę na przykład jakieś rzeczy też i tak dalej. I będzie to wszystko umiał i będzie tak, no że tak powiem, zachowywał się odpowiedzialnie, bo jednak będzie się starał ogólnie, żeby ta jego wypowiedź była zajebista i tak dalej. Będzie taki bardzo sumienny. A druga osoba może być taka, że no będzie leniwa, że tak powiem. Ale będzie taka sytuacja, że nie będzie miał tej pracy na przykład. I ja dużo bardziej szanuję coś takiego, jeśli osoba, która nie miała tej pracy, potrafiła, była tak ogarnięta, że potrafiła na przykład wymyśleć coś takiego, potrafiła ogólnie w ułamku sekundy, znaczy nie ułamku sekundy, ale w chwilę podjąć taką decyzję, żeby zbajerować tak ogólnie nauczyciela, żeby... nie zobaczył, że na przykład on zmyśla i tak dalej, tylko po prostu wymyśli to wszystko. I to jest właśnie działanie pod wpływem chwili. Życie nie jest takie, że będziecie się uczyli na przykład i tak dalej, że co będzie na przykład za jeden dzień, co będzie za 2 godziny, co będzie za... znaczy nie 2 godziny, ale co będzie w przyszłości, tylko bardziej to jest działanie pod wpływem chwili, bo na przykład ja w swojej pracy mogę zobaczyć, że właśnie takie kombinowanie, taka zaradność dużo bardziej się przydaje, jak takie wkuwanie na blachę. Bo no każdy ma ogólnie... inne zdanie, ale moim zdaniem ja szanuję dużo bardziej takie zdanie, bo to jest zaradność po prostu życiowa. Co jeszcze mogę powiedzieć? 13 czerwca mam lot i wylatuję za granicę. Więc tak jak kiedyś ogólnie mówiłem wam, że miałem to zrobić, to jednak w moim życiu było tak, że przez rok pracowałem. Właśnie pracuję do końca maja, tak?
Mamy teraz 4 maja. Ja teraz praktycznie cały maj będę siedział na urlopie. Złożyłem już wypowiedzenie w kwietniu, pod koniec kwietnia. I szef powiedział, że spoko, tam inni w pracy, ci wyżej powiedzmy postawieni, że... No właśnie, jeśli mogę to nazwać ogólnie... U mnie w firmie jest coś takiego, że jest paru prezesów, nie? Coś takiego. I właśnie tam jedni tam powiedzieli, że spoko, ogólnie zrozumieli, że to jest moja decyzja, a inni właśnie mówili, Domini, weź, zostań i tak dalej, nie? Ale to jest jednak moja decyzja, powiedziałem, że zamierzam... Też nie nastawiam się ogólnie, że moje... Wiecie, na pewno nie nastawiam się tak bardzo naiwnie, że będę tam siedział za granicą ogólnie do końca życia. Tylko po prostu chcę spróbować, bo nie chcę ogólnie mieć takiej sytuacji, a znam kurwa tyle osób, które mają po 30 lat i ja mam przekinam pod wpływem alkoholu. Znam bardzo dużo osób. Ty już 20 minut nagrywam. Ja pierdolę, jak ten czas leci. Znam bardzo dużo osób, które mają załóżmy 30 lat i mówią, wiesz co Dominik, jak ja bym się cofnął do twojego wieku, kiedy ty masz 20, wiesz, że ja bym rzeczy zmienił, ja bym poszedł na studia, wyjechał albo za granicę, nie żenił się tak wcześnie. I to są ogólnie takie rzeczy, które potem możecie żałować. Jeśli jesteście w takim wieku, powiedzmy, jak ja, macie 18, 20, coś takiego lat, chwytajcie życie, moim zdaniem, bo młodość jest ulotna, że tak powiem. Więc możecie ryzykować. Właśnie młodzi ludzie są bardziej skłonni do ryzyka jak starsi, bo starsi wolą coś takiego, stabilizację, tak? Powiedzmy już w takim wieku, kiedy masz żonę, masz dzieci, masz pewne obowiązki. Trzyma cię więcej ogólnie w samej Polsce, czy w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. I dla nich pewniejsze jest ogólnie siedzenie w Polsce, zarabianie tam załóżmy 2,5 koła, 3 na przykład, jak na przykład wylot. Bo to jest takie trochę, że tak powiem, myślenie bardziej racjonalne, bardziej takie trzeźwe myślenie, że tak powiem. Ale czy to jest do końca dobre? Bo później możecie być w takiej sytuacji, na przykład jak ja za 10 lat, że mogę czegoś żałować. A tak przynajmniej jeśli mi się nie uda, załóżmy wrócę za pół roku, czy za miesiąc, czy za dwa, to przynajmniej uznam, że próbowałem i nie będę miał takiej myśli, że coś mogło mi coś umknąć. Nie chcę na pewno być jakimś starym dziadkiem, który będzie siedział przez 30 lat w tej samej robocie, będzie robił to samo, tylko chcę łapać życie. Każdy robi co chce, tak? A jeśli ja myślę, że za granicą mogę mieć dużo większy pieniądz, a zapierdalać tak samo jak w Polsce, wolę szczerze spróbować. Ej, nie, powiem tak. Wystarczyło jedno piwo, kurwa, ja się tak rozgadałem. Nie, ale tak na poważnie. Jeśli możecie jakoś wesprzeć moją pracę, ogólnie jeśli jakkolwiek szanujecie takiego śmiecia jak ja, nie no. Już nie będę sobie siebie obrażał, ale nie, tak na poważnie. Jeśli chcecie ogólnie, żebym dalej nagrywał Margonem, czy to właśnie Berus, czy to właśnie Margonem.com, czy to chcecie po prostu mnie posłuchać, bo wiem, że są ludzie, którzy tak po prostu chcą mnie posłuchać, bo myślą, że no, czasem to coś tam mądrego nawet powiesz, to możecie zostawić łapkę, bądź suba, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału. Do niczego nie nakłaniam, to jest wasza ogólnie decyzja. Ja na pewno nie chcę żebrać aż tak bardzo o to, tylko po prostu mogę wam zasugerować, tak, coś takiego, bo na przykład nie mówię, zostaw ławkę, kurwa, zostaw, tylko to jest wasza decyzja, tak, ja na pewno nie będę naciskał bardzo, to jest wasza decyzja, jeśli chcecie, to tak, jeśli nie, to nie. Ja będę sobie jeszcze grał na tej Margo.com, myślę, że warto by było, bo myślę, że ciekawy ogólnie to jest, ciekawa odskocznia ogólnie od tego Margonem.pl. I cóż, myślę, że tutaj zakończymy to nagrywanie. Więc aż się popatrzył. Nie no, udanej majówki, bo ogólnie wam życzę. Nie pijcie dużo. Ja może dzisiaj gdzieś wyjdę. Nie będę cały dzień siedział też w domu. Ale miałem świadomość ostatnio taką, że no zaniedbałem ten kanał. A to zawsze było, powiem szczerze, rzecz, która mi sprawiała satysfakcję. Dzięki za oglądanie.